Gorzów w różowych okularach. Ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie, patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie, być optymistą, widzieć prawie same pozytywne aspekty życia, mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość i cieszyć się sukcesami innych, mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że wkoło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją. To są nasi właśnie mieszkańcy. To gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. Jej praca to jest naprawdę ręczna robota, precyzyjna. Trzeba mieć dużo cierpliwości i serca. I Katarzyna Ufir ma właśnie to serce. Aż nie jeden włos jeży się na głowie, ile to trzeba pracy włożyć, żeby stworzyć perukę. No właśnie, Kasia Ufir jest nie tylko perukarką, ale i również wizażystką. Zapraszam na rozmowę z Kasią Ufir. Miałam okazję być również w jej pracowni w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, gdzie wówczas pracowała Kasia diamią przy pracy i wiem, jaka to dłubalina, ale efekt jest. Dlaczego właśnie zajęłaś się perukarstwem? Jaki był początek tej drogi? Jaka geneza drogi? Kochana, to chyba wyniknęło z tego, że chyba wyniknęło w ogóle z idei charakteryzacji całej. Czyli po prostu chcąc zostać charakteryzatorem takim teatralnym czy filmowym, wiedziałam, że perukarstwo jest jedną z dziedzin, która wchodzi w skład jakby tego zawodu. Będąc po prostu w szkole charakteryzacji, tam już wiele lat temu, to jakby perukarstwo było jednym z takich elementów. No i wtedy jakby się zaczął się taki zalążek, później po prostu poprzez lata i później pracę w teatrze zobaczyłam, że jest to taki niezbędny element. Jednak te włosy, peruki, które są na scenie, są dosyć istotne. No i fajnie jest po prostu, jak się ma takie jak najwięcej umiejętności, czyli jak nie tylko potrafisz uczesać tą perukę, ale też ją zrobić od podstaw. No i tak też zaczęłam po prostu szukać różnych metod jakby robienia tego wszystkiego od podstaw poprzez jakieś, nie wiem, szkolenia, wyjazdy. Sama się dużo edukowałam. No i tak po prostu gdzieś poszłam w to perukarstwo, może troszeczkę mocniej teraz już na tą chwilę. Z tego względu, że ja bardzo lubię pracę z
też. I to jest taka trochę dziubanina i taka praca jubilerska, dlatego też jakby gdzieś mi to po prostu pasuje. No, także tak to się zaczęło, od szkoły charakteryzacji, można tak powiedzieć. I właśnie, bo tak jak mówię, też gdzie się tego nauczyłaś, tak myślałam, bo to faktycznie jest taka praca jubilerska, bardzo taka precyzyjna, nie? To też dobry wzrok trzeba mieć, no i chyba też cierpliwość. No tak, no. Myślę, że przede wszystkim cierpliwość, z tego względu, że no można się łatwo poirytować na początku. Każda taka manualna praca to przede wszystkim taka wytrwałość tutaj jest potrzebna i takie też niezniechęcanie się, bo ja tutaj też jak prowadzę szkolenia sama perukarskie, to bardzo często właśnie widzę po takich moich kursantach, że gdzieś szybko jest irytacja z tego względu, że każdy by chciał od razu i już. No a to tak nie jest. To tak nie jest, no jednak ta ręka, to tak samo jak z tańcem czy z językiem, po prostu ta dłoń się musi przyzwyczaić do pewnego rodzaju określonych ruchów. No i tak jak mówisz, dużo, dużo cierpliwości do siebie przede wszystkim. Myślę, że też perukarstwo, często się mówi, że perukarstwo jest takie terapeutyczne. Z tego względu, że to tak samo jak gdzieś tam jakieś rzeźbienie czy jakaś ceramika. Myślę, że perukarstwo jest takie trochę terapeutyczne, bo jak już później ktoś złapie tego bakcyla, no to jest takie siedzenie samemu ze sobą i po prostu coś tam tworzenie, nie? W zależności od tego, jak się na to spojrzy, to na pewno w tę stronę też musimy pójść. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy mamy deadline. Jest wiele, natomiast no, generalnie rzecz biorąc, jeżeli robiłabym to tak, na przykład miałabym bardzo dużo czasu, to na pewno terapeutyczne też jest. No właśnie tak teraz mi przychodzi, nie przychodzi do głowy, albo zapomniałam, czy jest jakaś nazwa zawodu właśnie, znaczy jak się nazywa, ta osoba, która wykonuje peruki? Jest jakaś... Tak, jest nazwa zawodu, po prostu jest to perukarz. Perukarz, podejrzewam, że jeżeli chodzi o kobietę, to będzie to perukarka. Natomiast wiesz co, tak mi się wydaje, bo jest to taki wymierający zawód z tego względu, że kiedyś po prostu jeszcze wiele lat temu ja na swojej drodze miałam okazję poznać takich starszych perukarzy też. To z tego co opowiadali, to po prostu oni uczyli się tego zawodu będąc gdzieś w izbie rzemieślniczej, ucząc się fryzjerstwa i to perukarstwo było po prostu jedną z odnóg tego fryzjerstwa. Osoby, które gdzieś tam nie mogły wykonywać powiedzmy fryzjerstwa, od razu zostały przekazywane na dział perukarstwa. No, może ktoś chciał być perukarzem, no to wtedy inaczej. Natomiast to później gdzieś ten zawód po prostu nam umarł tutaj w Polsce. Więc tak staram się przywracać takie dobre imię tego zawodu z tego względu, że no jest to bardzo fajny i ciekawy zawód, a każdy projekt jest tak naprawdę inny i daje szerokie spektrum takiego manewru, bo perukarstwo jest i filmowe, i teatralne, i takie na życie, i każde z tych dziedzin jest tak naprawdę to inna. Perukarstwo to nie tylko peruki, czyli to też właśnie wąsy, brody, czasami jakieś włosy łonowe, jak się ciekawy projekt trafi. No, także no tutaj tak naprawdę fantazja nie ogranicza. Jak na przykład wygląda na przykład jakby praca nad peruką od podstaw, jak krok po kroku, jak to się zaczynasz, jak zaczynasz i jak wygląda cała ta... Krok po kroku. Więc to w zależności od tego, załóżmy, że byłaby to peruka po prostu robiona na miarę dla powiedzmy jakiegoś artysty, no to najpierw trzeba pobrać miarę. Tą miarę pobieramy tam za pomocą folii, taśmy, po prostu jakby dokładnie odwzorowujemy tutaj kształt głowy i przenosimy tą taką formę na główkę perukarską. Następnie ta główka jest tam wypychana po to, żeby dokładnie oddać ten kształt głowy artysty.
No i później jakby buduje montur. Montur, czyli tą taką siateczkę, na której później są tkane włosy. No i to też w zależności od tego, czy będzie to peruka taka bardzo sceniczna, czy będzie to peruka filmowa, to wtedy po prostu dostosowujemy tą siateczkę, czyli ten tiul, do naszego projektu grubością czy tam strukturą. No i później zabieram się za szycie, czyli za uszycie takiego monturu. To tam zajmuje nam troszeczkę czasu, taki dzień roboczy, można powiedzieć. No i później zabieram się za tkanie, czyli już ten taki najprzyjemniejszy etap, już po pobraniu miary, wypychaniu główki, szyciu tej siateczki, później jest samo tkanie. Czy to jest tak, włosek po włosku? To jest tak włosek po włosku. W zależności od tego, w jakich częściach, bo to też jest jakby istotne, w jakich częściach tej peruki, to wtedy ta ilość włosów może się troszeczkę zmniejszać czy zwiększać, ale faktycznie, jeżeli chodzi tutaj o tą naszą linię zarostu, czyli tą linię włosu tutaj, jak się przyjrzysz gdzieś na filmach, nie wiem, czy w Władcy Pierścieni, czy gdzieś tam w takich filmach, gdzie są peruki, to faktycznie to tutaj to już jest włosek po włosku. No tak, bo to musi wyglądać jak najbardziej realistycznie, nie? No tak. Tak, tak. Nawet tutaj powiem Ci, że jeżeli chodzi o tą linię włosów, to czasami stosuje się taką angorkę. Są po prostu włosy bardzo delikatne, tak, żeby imitowały nam te takie baby hairy tutaj, nie? Tak. Czyli po prostu jest to takie no, bardzo realistyczne odwzorowanie faktycznie tej linii włosów, tak, żeby tego no, nie było widać, żeby to się tam zblendowało. No wiem, że pewnie to zależy też od rodzaju projektu, ale tak mniej więcej ile poświęcasz czasu na taką gotową perukę? Powiem Ci tak, że w zależności faktycznie od tego, jaka głowa, jaki rozmiar, jakie włosy, jaka gęstość i jaki projekt, to mniej więcej mówi się, że standardowo zrobienie peruki to jest tak od 60, czasami nawet do 120 godzin, nie? Także to taka rozpiętość, bo po prostu jest kilka czynników, które po prostu się bierze pod uwagę, nie? No, ale takie 60 godzin to. Czyli takie półtora tygodnia, czyli takie półtora do dwóch tygodni, można powiedzieć, bite dzień w dzień. Jeszcze tak. jak już masz wprawę, no to już to zawsze idzie sprawniej, nie? Tak, tak. Jeżeli ktoś jest początkujący, no to powinien sobie na zrobienie peruki tak dać chociażby te półtora miesiąca. To jak zrobisz półtora miesiąca, to będzie i tak super, nie? No. To faktycznie, no troszkę to jest czasu, to jednak też nie dziwię się, że jednak aktorzy czy tam osoby, które będą nosić tą perukę, nie mogą się doczekać, kiedy ona będzie, nie? No, dokładnie tak. No często jest to pewnie wyścig też czasem, wiadomo, bo czasami są to albo spektakle, albo właśnie jakieś inne projekty, a jeszcze jak na przykład jest to klient indywidualny, gdzieś tam też czeka, no wszyscy czekają, a ja cierpliwie robię. A skąd pozyskujesz włosy? Jeszcze tak mi się tak pomyślało właśnie. Wiesz co, jeżeli chodzi o włosy, to są różne firmy, które gdzieś tam zajmują się po prostu sprzedażą włosów. Natomiast no, tutaj też trzeba mieć trochę wiedzy takiej, żeby odróżnić, które włosy są dobre, a które nie, tak bardzo ogólnie mówiąc. No najlepsze są włosy słowiańskie i to mówię o takich perukach po prostu, które nadawałyby się najlepiej do filmu czy do na życie. Z tego względu, że włosy słowiańskie po prostu są bardzo delikatne i nie będą odbijały w ogóle światła, świetnie się zachowują w twarzy, więc po prostu tutaj jak najbardziej te włosy słowiańskie. Oczywiście są najdroższe. No tak. W świecie włosów. Natomiast, no tak jak mówię, są różnego rodzaju firmy, które gdzieś tam się
gdzieś tam się zajmują rozprowadzeniem włosów. Czasami po prostu są to włosy przesortowane, czasami nieprzesortowane, więc tam muszę sobie później jakoś z tym radzić. Czasami się zdarza po prostu taki klient przy okazji, który chce gdzieś mi oddać włosy, więc jak najbardziej zachęcam. Natomiast przeważnie po prostu już mam takie swoje sprawdzone punkty, z których wiem, że będę miała sprawdzony produkt, nie? Tak, tak. A przypomina Ci się jakiś projekt, który był dla Ciebie takim największym wyzwaniem? Takim największym wyzwaniem? Wiesz co, jak tak sobie pomyślę, jednym z większych wyzwań to na pewno było stworzenie peruki i tam robiłam też wąsy i brody do przedstawienia na festiwalu w Estonii, to było parę lat temu. I pamiętam, że wtedy jeszcze byłam gdzieś może troszeczkę mniej doświadczona, dlatego też to było takie wyzwanie. Finalnie efekt wyszedł super, bo tam była do zrobienia taka peruka na stelażu. Więc taka dosyć duża i fantazyjna, natomiast wtedy, tak jak mówię, walczyłam z czasem bardzo mocno, bo tam jeszcze był cały chór do zrobienia, wszystkie wąsy, wszystkie brudki i to było takie taki challenge miałam po prostu, więc to było na pewno fajne do wykonania. Pamiętam ja pracę tutaj w Operze Poznańskiej parę lat temu, to na pierwszy rzut miałam do wykonania perukę dla jednej z głównych solistek do przedstawienia Halka i miałam bardzo mało czasu. Natomiast peruka wyszła na tyle fajnie, że tak naprawdę korzystamy z niej cały czas do wszelkich innych przedstawień. Tak się po prostu gdzieś tam nam sprawdza, bo jest jednak zrobiona na miarę. I po prostu pasuje idealnie, nie? Dla tej solistki. No właśnie, jak teraz tak powiedziałaś, że wielokrotnie, no bo to faktycznie one też jakoś, jakie że tak powiem, preparujesz, żeby one się tak nie niszczyły później, żeby mogły być do wielokrotnego użytku? Jest jakaś metoda taka dobra? Peruka tak samo jak nasze własne włosy, nie? W sensie wiadomo, pod wpływem gdzieś tam potu i pod wpływem gdzieś tutaj ruchu ona będzie się po prostu niszczyła, więc zasada jest taka, że po prostu przed każdym jakby takim, przed każdym przedstawieniem, jak jest jakiś ciąg przedstawień, no to po prostu się ją pierze, tak samo jak po prostu myje perukę, tak samo jakbym myła komuś głowę. Więc jest tam po prostu jakieś tam określone zasady, żeby wiadomo tej peruki powiedzmy nie zniszczyć, bo jest to gdzieś tam ręczna robota, ale generalnie zasada też jest taka, że po prostu jeżeli są to włosy naturalne, to tak samo jak nasza własna głowa, szampon, odżywka, zrobić takie spa wtedy i jak najbardziej będzie służyła dłużej do kilku innych przedsięwzięć, że tutaj nie ma problemu. No właśnie, perukarstwo to jest taki też, gdzieś wyczytałam w wywiadzie też z Tobą, że jest to zawód, którym się doskonalisz, bo wiem, że byłaś i w Paryżu, i w Londynie. Jakoś tak, kurczę, Dominika, ja to po prostu się cały czas nie zatrzymuję, cały czas do przodu i to jest akurat fajne, że miałam na swojej drodze okazję poznać właśnie perukarzy z różnych miejsc i przeważnie osoby, które poznaję, jakoś tak to się dzieje, że na mojej drodze przeważnie pojawiają się ludzie, którzy są tacy bardzo perfekcyjni i tacy doskonali, tacy po prostu dobrzy w swoim fachu. Więc teraz ta ostatnia moja podróż do Paryża, tam akurat poznałam taką Dorotę, która prowadzi swoją perukarnię filmową, ona stricte po prostu z branżą filmową pracuje. No i Dorota była wspaniała, po prostu to też, wiesz co, to jest takie fajne, że ludzie coraz bardziej się też otwierają na siebie, że to też nie jest takie zamknięte
W sensie takim, że ja prowadzę swój biznes, to ja mam swoje techniki, swoje triki, a ty masz swoje, to ty mi nie pokażesz. Właśnie, no tak. Właśnie fajne jest to, że jak ktoś jest taki bardziej otwarty, to uważam, że jednak współpracując ze sobą więcej można zyskać, bo ja mogę jej pokazać coś, a ona mi może pokazać mi coś. Więc w ogóle taka podpatrzenia, jak ktoś pracuje, poobserwowania tego procesu jest, no jest super, jest po prostu wspaniała. To jest w ogóle duża wartość, nie? Jak możemy sobie, jak ktoś tam pracuje, nie? To później można sobie wykorzystać we własnej pracy. Jakie jest twoje takie marzenie w związku z, bo to jest twoja praca, ale to jest też twoja pasja. No. Może zadać takie pytanie, czym jest właśnie ta pasja dla ciebie? Czym jest ta pasja dla mnie, kochana? No jest pewnym sposobem życia, na pewno. Na pewno daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Na przykład z tego względu, że każdy jakby mój projekt jest inny. I też bardzo się cieszę, że, bo my tutaj poruszamy jakby temat stricte perukarski, natomiast poprzez to, że jestem też charakteryzatorem, to daje mi to taką możliwość, wiesz co, patrzenia takiego szerszego, czyli każdy projekt jest dla mnie taką perełeczką, takim kolejnym gdzieś tam trofeum małym, nie? No i tak jak mówię, no na pewno może mi też dać dużo radości, takiej mojej wewnętrznej. Mogę tutaj powiedzieć, wiesz co, o takiej mojej ostatniej klientce. Nie wiem, czy tam śledziłaś gdzieś na Instagramie. Wrzucałam takiego posta z taką babeczką ostatnio. Tutaj odnośnie właśnie tej satysfakcji z pracy. Miałam klientkę, wiesz co, która choruje na usienie plackowate. I wszystkie włosy, generalnie lekarze rozkładają na to ręce. Natomiast abstrahując od sytuacji, po prostu to jest cudowne, bo ona przyszła do mnie z taką kupioną peruką, za dużą, w ogóle za gęstą, no źle to wyglądało. Z jakąś taką prośbą o pomoc. Więc ja tutaj mówię, no dobra, coś tam podziałam, coś tam jej gdzieś tam jakoś to naprawię, więc gdzieś tam jakoś coś udało mi się coś porobić. No i wyszło to na tyle fajnie, bo później posiedziałam z tym jeszcze na takiej lekcji makijażu. Wyszło to na tyle fajnie, że kobietka dostała takie nowe życie, wiesz, w sensie poprzez ten włosy, poprzez ten makijaż. Jakby to było takie bardzo fajne wydarzenie, takie życiowe, nie? Bo oczywiście satysfakcje dają mi jak najbardziej i przedstawienia, i spektakle, sesje zdjęciowe, czy tam, nie wiem, tacy klienci, którzy bardziej pod entertainment gdzieś sobie zamawiają. Natomiast tu akurat była takie ciepełko w sercu. Tak, bo tak. Jednak dodaje się komuś trochę światła w życiu, nie? No tak, uszczęśliwiłaś też kogoś tym sposobem, nie? Osobę, która no, potrzebowała właśnie tego, faktycznie. Tak, więc to było akurat takie bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Więc, no tak jak mówię, no pewnego rodzaju taki sposób na życie, bo ja tak kursuję pomiędzy operą, pomiędzy swoją pracownią, no i to tak życie mi się kręci wokół tego gdzieś po prostu. Swoją pracownię masz w Poznaniu, tak? Tak, swoją pracownię mam w Poznaniu, na Wildzie. Zapraszam. Tak, bo oczywiście musi powiedzieć, że jesteś gorzowianką i w Gorzowie tam zaczynałaś też, nie? Jak najbardziej. Gorzów, duża historia mojego życia. Tam spędziłam kilka lat w teatrze w Gorzowie, w teatrze imienia Juliusza Osterwy, także mam tam cały czas kupę przyjaciół i z chęcią po prostu wracam. No ale tak jak każdy gdzieś tam, każdy gdzieś poszukuje swojej ścieżki,
Także niedaleko się przeniosłam, bo tylko 140 kilometrów do Poznania. No i przeniosłam się po prostu do innej instytucji, a będąc tutaj jakby już na miejscu, będąc tu kilka lat, stwierdziłam, że chciałabym mieć też coś swojego. Także też pomysł na swoją własną pracownię perukarsko-charakteryzatorską. No właśnie, masz jeszcze jakieś właśnie takie swoje marzenia, które mogłabyś nam zdradzić, czy jakieś realizacje, które byś chciała jeszcze stworzyć w związku z pasją swoją, z zawodem? O, ja cię kręcę. No wiem, to jeszcze ten Oscar musi być. No tak. Za realizację, to wiadomo, jakiś fajny projekt. Natomiast... Wiesz co, tak naprawdę jakoś tak zdarza mi się po prostu ostatnio żyć w ten sposób, że życie mi samo przynosi jakby jakieś takie fajne projekty, a ja po prostu płynę z tym prądem i gdzieś tam nie oczekuję i nie planuję jakoś bardzo, bardzo w przód, nie? I to później się okazuje, że życie i tak mi przynosi na tyle fajne i kolorowe projekty, że to już jest bardzo spełniające. A co będzie dalej? Ja nie wiem. Więc oprócz zdrowia, to czego ci życzyć? Dokładnie, myślę, że zdrowie, rodzina, miłość to najważniejsze. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów gorzowian, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.